Thank you.
Szanowni Państwo, usłyszeliśmy właśnie utwór żydowskiej kompozytorki Urzuli Mamlok From My Garden, czyli z mojego ogrodu. Utwór z 1983 roku. Wir haben ein Stück des jüdischen Komponisten Urzula Mamlok From My Garden aus dem Jahr 1983 gehört. Powiedz jeszcze, kto gra? Grano przez panią Karę. Grała dla Państwa pani Alexa Renger. Renger. Szanowni Państwo, chciałbym Was bardzo serdecznie powitać w Międzyrzeckim Muzeum. Na wystawie, która poświęcona jest żydowskim cmentarzom po naszej stronie Odry. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße heute sehr geehrte Gäste, unsere lieben Künstler aus Lecin zu unserer Vernissage. Witam szczególnie serdecznie twórców wystawy, panią Karle Sachse. Ich begrüße Frau Karla Sachse. Pana Stefana Schicka. Za kamerą. Stefan Schick. Jeszcze raz panią Alexę Renger. Und noch einmal Frau Alexa Renger. Panią Christiane Wartenberg. Frau Christiane Wartenberg. I pana Reinharda Förstera. Und Herr Reinhard Förster. Zasadnicza część wernisażu odbędzie się na dole, w piwnicy. A swoje wystąpienie chciałbym poświęcić mojemu przyjacielowi, który już zmarł 10 lat temu, panu Eckhardowi Rutenbergowi, z którym zaczynałem pracę nad poszukiwaniem cmentarzy żydowskich po polskiej stronie, ale również początkiem ich pielęgnacji. Więc pozwolicie Państwo, że parę słów na jego temat powiem i to też będzie tekst tłumaczony. Ein Wort über Eckhard Rutenberg. Pamiętam moje pierwsze spotkanie z Eckhardem Rutenbergiem w 2006 roku w Zielonej Górze podczas Dni Kultury Żydowskiej, gdy byłem jeszcze przewodniczącym Lubuskiej Fundacji Judaika. Ich erinnere mich an mein erstes Treffen mit Eckhard Rutenberg im Jahr 2006 in Zielona Góra, während der Tage der jüdischen Kultur, als ich noch Vorsitzender der Lubuskie Stiftung Judaika war. Wyglądał jak patriarcha Abraham, starszy mężczyzna z długą, siwą brodą. Sah aus wie der Patriarch Abraham. Ein älterer Mann mit einem langen grauen Bart. Imię Abraham znaczy kochający ojciec i on stał się ojcem wielu osieroconych małych żydowskich cmentarzy. Der Name Abraham bedeutet liebender Vater und wurde der Vater vieler verwaister kleiner jüdischer Friedhöfe. Mówił o nich z czułością. Żydowskie cmentarze to moje najukochańsze dzieci. Są takie malutkie, straciły rodziców w czasie Holokaustu, a potem źle je traktowano. Musiały żyć wśród obcych. Najwyższy czas, żeby ktoś był dla nich dobry. Sprach mit Zärtlichkeit über sie. Jüdische Friedhöfe sind meine liebsten Kinder. Sie sind so winzig. Sie haben ihre Eltern während des Holokausts verloren. Und dann wurden sie schlecht behandelt. Sie mussten unter Fremden leben. Es ist an der Zeit, dass jemand gut zu ihnen ist. Czułem z nim pokrewieństwo dusz, mimo że różniliśmy się wiekiem i narodowością. Chciał ocalić żydowskie cmentarze po niemieckiej stronie Odry, tak jak ja chciałem je ocalić po polskiej stronie. Ich fühlte eine Seelenverwandtschaft mit ihm, obwohl wir uns in Alter und Nationalität unterschieden. Wollte die jüdische Friedhöfe aus der deutschen Seite der Oder retten, so wie ich,
sie auf der polnischen Seite retten wollte. Eckhart, urodzony w czasie wojny, był z wykształcenia artystą plastykiem. Der während des Krieges geborene Eckhart absolvierte eine Kunsthochschule in Berlin. W 1984 roku władze NRD zakazały mu wystawiania dzieł sztuki, kiedy próbował wyjechać do Berlina Zachodniego. 1984 untersagten ihm die DDR-Behörden die Ausstellung von Kunstwerken, als er versuchte, nach West-Berlin zu reisen. Będąc bezrobotny, zaczął badać historię zaniedbanych cmentarzy żydowskich we wschodnich Niemczech. Als er arbeitslos war, begann er, die Geschichte der vernachlässigten jüdischen Friedhöfe in Ostdeutschland zu erforschen. Zainteresował się także historią małych społeczności żydowskich. Jako pierwszy udokumentował zdewastowany cmentarz w Eberswalde. Nanosił na mapę nagrobki, tłumaczył napisy. Er interessierte sich auch für die Geschichte der kleinen jüdischen Gemeinden. Er war der Erste, der den verwüsteten Friedhof in Eberswalde dokumentierte, die Grabsteine kartierte und die Inschriften übersetzte. W 1989 roku wyjechał do Berlina Zachodniego. Bez żadnego wsparcia finansowego prowadził przez 6 lat badania nad 300 cmentarzami żydowskimi we wschodnich Niemczech. 1989 siedelte er nach West-Berlin über. Ohne jegliche finanzielle Unterstützung forschte er 6 Jahre lang auf 300 jüdischen Friedhöfen in Ostdeutschland. 3 lata później ukazał się jego leksykon Stein und Name, kamień i nazwisko. W tym czasie dowiedział się też, że jego ojciec, doktor antropologii, był zwolennikiem eugeniki i uczestniczył pośrednio w zagładzie Żydów w Rydze na Łotwie. 3 Jahre später wurde sein Lexikon Stein und Name veröffentlicht. In dieser Zeit erfuhr er auch, dass sein Vater, ein Doktor der Anthropologie, ein Befürworter der Eugenik war und sich an der Vernichtung der Juden in Riga beteiligt hatte. Od 2001 roku Rutenberg mieszkał w Berlinie, gdzie otworzył galerię sztuki. Jego rzeźby drewniane i grafiki o historii żydowskiej były wielokrotnie nagradzane. Zmarł w 2012 roku w Berlinie. Seit 2001 Rutenberg lebte in Berlin, wo er eine Kunstgalerie eröffnete. Seine Holzskulpturen und Drucke zur jüdischen Geschichte erhielten zahlreiche Auszeichnungen. Er starb 2012 in Berlin. Na uwagę zasługują jego niezwykłe metody pracy. Po odnalezieniu macewy wykonuje jej odbitkę metodą frotażu. Pokrywa nagrobek dużym arkuszem białego papieru i wciera w niego ziemię. Na papierze powstaje wtedy dokładne odbicie kamienia. Bemerkenswert sind seine ungewöhnlichen Arbeitsmethoden. Wenn er einen Grabstein gefunden hat, fertigt er einen Abdruck davon an, indem er die Frottage-Methode anwendet. Er bedeckt den Grabstein mit einem großen weißen Blatt Papier und reibt Erde hinein. So entsteht ein exaktes Abbild des Steins auf dem Papier. Na wystawie mamy 5 jego unikatowych frotaży z Oderland Muzeum. Jest z nami też Direktor Muzeum, pan dr Schmock. In der Ausstellung haben wir seine 5 einzigartigen Frottagen aus dem Oderland Museum. Und heute ist mit uns Herr Schmock, Direktor des Museums. Od 2006 roku Eckhart badał cmentarze żydowskie w zachodniej Polsce.
co jest tematem miłym memu sercu, gdyż i moim celem jest opieka nad pozostałościami materialnej kultury żydowskiej w Lubuskiem. Seit 2006 Eckhart erforscht jüdische Friedhöfe in Westpolen, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, da es auch mein Ziel ist, mich um die Überreste der materiellen jüdischen Kultur in Lubuskie zu kümmern. Tacy ludzie z misją, jak Eckhart i wy, moi drodzy przyjaciele z Lecin, przywracają nam wiarę w człowieka i dają nadzieję, że żydowskie cmentarze nie zostaną zapomniane. Cieszmy się dzisiaj tą piękną wystawą i poznawajmy fascynującą kulturę żydowską. Menschen mit einer Mission wie Eckhart und Sie, meine Freunde aus Lecin, geben uns den Glauben an die Menschheit zurück und lassen uns hoffen, dass die jüdischen Friedhöfe nicht in Vergessenheit geraten. Lassen Sie uns heute diese schöne Ausstellung genießen und etwas über die faszinierende jüdische Kultur erfahren. Proszę Państwa, to jest pierwsza część otwarcia. Teraz tradycyjnie trzeba przejść do piwnicy w prawo, za trumną po schodach na dół. I tam będzie miała parę słów do powiedzenia pani Karla Sachse. Liebe Gäste, das ist erste Teil unser geöffnet. Dann weiter müssen Sie rechts gehen, wo Sarg ist. Dann bitte rechts durch die Treppe unten und dann weiter werden wir in Kelle alles machen. Ja? Mam jeszcze tutaj też dla Państwa informację. Jest unikalny katalog dotyczący cmentarzy, tych, które tam będziecie Państwo mogli zobaczyć na wystawie jakoś zaznaczonych. Unikalny w tym sensie, że jest ich chyba 20 sztuk, ręcznie są wykonane. Więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, żeby kupić, to proszę się zgłosić do pani Karli Sachse. To jest ta miła pani, która się przedstawiała na początku. Kosztuje to po kosztach własnych, tak jak to kosztowało wyprodukowanie tego, albo 15 euro, albo 60 zł. Następna informacja. Ci z Państwa, którzy chcą pojechać na cmentarz do Skwierzyny, to jest największy cmentarz żydowski po Wrocławiu w zachodniej Polsce, proszę o godzinie 15:30 być koło Domku Bramnego. Nie mamy autokaru, więc wsiadać swoje auta i za tym pierwszym jechać. Trzeba dojechać do Skwierzyny, 100 metrów dalej przy cmentarzu komunalnym zaparkować na parkingu i potem wspólnie razem przejdziemy 100 metrów do tyłu na żydowską górę, gdzie znajduje się cmentarz. Ich habe auch eine wichtige Information nach dem Vernissage, halb vier. Diese Leute, wo möchten nach jüdisches Friedhof in Schwerin fahren, das ist nach dem Breslau zweite größte jüdische Friedhof in Westpolen, bitte um halb vier bei Torhaus kommen und dann treffen wir sich und dann mit dem privaten Auto fahren wir nach Schwerin. Ja? Und jetzt gehen wir zusammen in Keller. Danke. Thank you.
Es ist also sicherlich kein Zufall, dass wir 13 kleine jüdische Friedhöfe gesucht und gefunden haben, auf den Wegen zwischen Kostrzyn und Jędrzejczyc und darüber hinaus bis Tuczel, und diese hier jetzt mit unseren ganz verschiedenartigen künstlerischen Mitteln würdigen wollen. Więc chyba żaden przypadek, żeśmy szukali 13 małych cmentarzy żydowskich i znaleźliśmy je na drogach z Kostrzyna między Rzecza aż do Czczeli. Chcemy je teraz tu uczcić naszymi najróżniejszymi artystycznymi środkami. Aber der Reihe nach. Schon 2021 widmeten wir dem jüdischen Friedhof in Großneuendorf am anderen Ufer der Oder eine Hommage. Wir, das sind Christiane Wartenberg und ich als Bildkünstlerin, die Geigerin Alexa Grenger und der technisch versierte Reinhard Förster.
Einige Arbeiten dieser ersten Berührung haben wir auch hierher mitgebracht. Seit 2022 gehört zu unserem Team auch der Fotograf Stefan Schick. Ale kolej. Już w roku 2021 złożyliśmy hołd cmentarzowi żydowskiemu w Krosnoendorfie na drugim brzegu Odry. Jesteśmy w naszym zespole, Christiane Wartenberg i ja, jako artyści obrazów. Alexa Renger, muzyk, która gra na skrzypce, i nasz technik Reinhard Förster. Z tych naszych pierwszych spotkań z dzisiejszym tematem przybyliśmy tutaj. Od zeszłego roku do naszego zespołu też należy fotograf Stefan Schick. Warum widmen wir uns jüdischen Friedhöfen? Wir sind Deutsche und wir werden für immer Auschwitz im Rücken haben. Die Mecklenburg-Vorpommern, die guten Orte, gehören zu den Zeugnissen jüdischer Kultur, die im Namen der Deutschen zusammen mit den jüdischen Menschen für immer ausgelöscht werden sollten. Zumindest auf dem Territorium, das als Teil des Deutschen Reiches galt, sind Juden ermordet worden. Die Grabsteine derer, die schon tot waren, blieben jedoch wunderbarerweise verschont. Vielleicht, weil sie abseits lagen, gleichsam versteckt waren. Dlaczego zajmujemy się cmentarzem żydowskim? Jesteśmy Niemcami i na zawsze Auschwitz będziemy mieli na karku. Majekomot to Wim, dobre miejsca, należą do świadectw kultury żydowskiej, które w imieniu Niemców na zawsze wraz z Żydami miały być zniszczone. Przynajmniej na obszarach, które należały do Rzeszy Niemieckiej, zamordowano Żydów. Groby tych, co już umarli, zostały jakoś cudownie omijane, może dlatego, że były bardziej z boku ukryte. Das hat gewiss auch damit zu tun, dass sie schon immer und traditionell entfernt von den Orten der Lebenden errichtet wurden. So sind die 13 kleinen jüdischen Friedhöfe, um die es hier geht, seit sie zu Polen gehören, beinahe in Vergessenheit geraten. Auch weil es hier keine Angehörigen und jüdischen Gemeinden mehr gibt, die sie pflegen können. Was sie allerdings nicht vor Demontage und Zerstörung bewahrte, auch der Zahn der Zeit nagte an ihnen, Gestrüpp begann sie zu überwuchern. Fakt ten pewnie ma swoje uzasadnienie w tym, że od dawna, zawsze i tradycyjnie położone były cmentarze z dala od miejscowości. Te 13 małych cmentarzy żydowskich, o które dziś chodzi, prawie zapomniane od kiedy należały do Polski, przede wszystkim z tego powodu, że już nie ma krewnych i nie ma wspólnot żydowskich, co mogłyby się troszczyć i pielęgnować, co też nie chroniłoby je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, przed ząb czasu i porośnięcie chwastami. 20 Jahre nach dem Krieg machte sich Eckhard Rutenberg aus Berlin auf die Suche nach ihnen. Er befreite umgefallene Grabsteine von verrotteten Blättern und Erde, bereitete Papierbahnen darüber und rieb vorsichtig mit einer Mischung dieser Erde und Eichenspänen die hebräischen Zeichen hervor. Sie schweben jetzt wie Phantome hier im Raum. Vielen Dank an das Oderlandmuseum und Herrn Schmuck, dass er sie uns zur Verfügung gestellt hat. 20 lata po wojnie Eckhard Rutenberg wyruszył z Berlina i zaczął je szukać. Uwolnił zapadnięte grobowce z chwastów i spróchniałych liści. Ułożył nad nimi szerokie papierowe wstążki i ostrożnie czyścił litery hebrajskie za pomocą mieszanki z tej ziemi i wiór dębowych. Teraz unoszą się jak fantomy tu w sali. Serdecznie dzięki do Pana Szmoka od Muzeum Orana tutaj, że mogliśmy dzisiaj też wystawiać. Sicherlich trug dies auch dazu bei, dass nun einige Polen, die Direktor Antje Kiermiel,
sich unermüdlich für den Erhalt dieser Friedhöfe einsetzen und dies bis heute fortführen. An dieser Stelle sei ihm unser herzlicher Dank ausgesprochen und dieser Dank gilt auch für die Bereitschaft, die Räume dieses Museums für die Ausstellung zu nutzen. Vielen Dank. Jego zaangażowanie chyba wpływało też na kilku Polaków, jak pan dyrektor Andrzej Kirnie, że nieustannie się starali o utrzymanie tych cmentarzy aż do dziś. Na tym miejscu chcemy mu złożyć nasze podziękowanie i równocześnie dziękujemy za gotowość, aby otworzyć muzeum i tą wystawę. Wielkie dzięki. Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Biennale Frankfurt-Oder und der Hochschule Potsdam wurden in den letzten Jahren zahlreiche der jüdischen Friedhöfe im ehemalig zu Brandenburg gehörenden Gebiet kartiert. Dennoch ist es immer noch nicht ganz einfach, sie zu finden, weshalb hier unsere Wegbeschreibungen Hilfe leisten können. W ramach projektu badawczego Uniwersytetu Europy Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, jak i uczelni w Poznaniu, w ostatnich latach liczne cmentarze żydowskie na terenach poniemieckich, które należały do Brandenburgii, udało się zarejestrować. Ale i tak niełatwo jest je znaleźć, dlatego nasze opisy dróg mogą w tym pomagać. Wenn Sie nun die vielen kleinen Räume und Nischen dieser Ausstellung erwandern, werden Sie auf Fotografien treffen, die sich wie Vorübungen für Wunder in einem Gedicht von Erich Fried auf Bruchstücke des Friedhofs in Gorzów Wielkopolski beziehen. Jeśli Państwo teraz sądujecie, jak dużo małych przestrzeni i wnęk wystawy, to będziecie spotykali fotografów, którzy jak pierwsze ćwiczenia do cudów w jednym wierszu Erycha Frieda nawiązują do odłamków na cmentarzu w Gorzowie Wielkopolskim. Sie werden Spuren hebräischer Zeichen auf Notenzeilen begegnen, die jenen Namen auf den Grabsteinen in Großneuendorf wie ein Lied erscheinen lassen. Będziecie spotykali ślady hebrajskich znaków na pięciu liniach, które pokazują nazwiska na grobowcach w Großneuendorfie jako pieśń. Sie werden an allen Wänden eines Raumes ganz viel über jüdische Beerdigungs- und Trauerreden nachlesen, einem Rabbi zuhören und dem Kaddisch für die Toten lauschen können. Będziecie na wszystkich ścianach jednej sali bardzo dużo czytali o obyczajach żałobnych, słuchać rabiego i modlitwy dla umarłych Kaddisz. Sie werden an ein Bett für Gloria herantreten, mit dem an jene Frau erinnert wird, die in Großneuendorf 1942 oder 1943 von der Gestapo abgeholt wurde und von der keine Spur durch. Będziecie podchodzić do łóżka dla Glorii, aby przypomnieć kobietę, która w 1942 albo 1943 została wywieziona przez Gestapo i żaden ślad po niej nie pozostał. Sie werden von einem Gedicht Mordechai Gewirtigs umschmeichelt werden, das der Dichter des jüdischen Liedes meine Seele nannte. Będziecie słuchać wiersza Mordechaja Gewirtig, co sam go nazwał meine Seele, czyli moja dusza. Sie werden in vier sehr langsam bewegten Videosequenzen eintauchen können. Będziecie oglądać cztery bardzo powolne sekwencje filmowe. Wo der Wind durch die Wiese neben dem jüdischen Friedhof an der alten Oder streift. Jak wiatr wieje przez łąki obok cmentarza przy Starej Odrze. Wo der Makomtow in Großneuendorf umkreist wird. Gdzie okrąża Makomtow w Großneuendorfie. I bardzo nas spotyka. Wo aus der Grablegemauer von Gorzów Wielkopolski plötzlich Sätze des Josel Rakowa
hervortreten und wieder verschwinden. Gdzie z muru grobu w Gorzowie Wielkopolskim, jakby z nienacka spadają zdania Josela Rakowa, a potem giną. Wo die Steine von Skirzina und Bletzew auftauchen, denen wir nicht entrinnen können. Gdzie pokazują się grobowce ze Skwierzyny i Bledzewa, od których nie możemy odejść. Sie werden in Bildern einige Zitate aus Josel Rakowas Wendung zu Gott von Sieg Kollitz in Ruhe nachlesen können. Będziecie mogli w obrazach ze spokojem przeczytać kilka cytatów z Josela Rakowa Nawrócenie do Boga autorstwa Zwija Kollitz. Sie werden menschliche Leiber in Zeichnungen übereinander, ineinander verschlungen sehen. I będziecie widzieć w rysunkach ludzkie ciała splątane między sobą. Schließlich werden Sie an verschiedenen Stellen Fundstücke bemerken, die den Titel dieser Ausstellung unterstreichen. Bruchstücke sind aber nicht nur zerbrochene Grabsteine, zerstörte Objekte. Das Wort umfasst ebenso den Umstand, dass wir nur bruchstückhaft unsere Begegnungen auf und mit diesen Häusern der Ewigkeit, wie jüdische Friedhöfe auch genannt werden, räumlich, bildnerisch, klanglich festhalten können. Nareszcie będziecie w różnych miejscach zauważać odłamki, które podkreślają tytuł wystawy. Odłamki to nie tylko pięknięte grobowce albo zniszczone rzeczy. Słowo też opisuje sytuację, że i my zawsze tylko odłamkowo możemy zatrzymywać nasze spotkania z takimi domami wieczności, tak się nazywają cmentarze żydowskie, w przestrzeni, w obrazie i w dźwięku. Die Räume hier werden durchwebt und getragen von den Klängen der Geige, die alternierend mit Geräuschen auf dem Friedhof in Gorzów die Stille zwitschern lassen kann. So dass sich die versteckten, im Verschwinden begriffenen Grabsteine für Momente aufzurichten scheinen, als ob sie ganz unbeschädigt wieder vor uns stünden. Ich lade Sie ein, der Geigerin zu folgen. Tutejsze przestrzenie dotykają dźwięki skrzypiec, które korespondują z głosami z cmentarza w Gorzowie. Słuchać można głosu ciszy, który brzmi jakby grobowce, które prawie zginęły, wkrótce się wyprostują i staną przed nami bez żadnych uszkodzeń. Zapraszam Państwa, żebyśmy dali się unieść skrzypcom. Eine Freundlichkeit, eine Freundlichkeit.
freue mich über